katolik myśli o alkoholu. Na pewno katolik nie może przesadzać z alkoholem. Większość katolików akceptuje picie alkoholu. Katolik powinien zachowywać trzeźwość, jest to jakiś umiar. Chociaż Jezus w Kanie Galilejskiej nie stronił od alkoholu. Jest to na pewno jakiś przejaw czegoś złego, gdyż alkohol już w Biblii był źle postrzegany. Myślę, że nie jest nic napisane, że katolik nie powinien pić alkoholu, bo w sumie sam Jezus zamienił wodę w wino. Nie wiem, mówiąc szczerze, chyba nie ma żadnych zakazów picia, tak jak są na przykład w religii islamskiej, gdzie jest zakaz spożywania alkoholu. Wydaje mi się, że chyba nie powinien, bo to jakiś grzech, tak? Katolik nie powinien nadużywać alkoholu, czyli że może pić w granicach, prawda, jakiegoś takiego dopuszczalnej normy, kiedy to jest picie dla smaku, a nie dla upojenia alkoholowego. Jest takie polskie powiedzenie: rano katolik, wieczorem alkoholik. Jest tak, że alkohol jest dosyć często spożywany przez młodych ludzi, zwłaszcza przez studentów, ponieważ jest takim środkiem na radzenie sobie z uczuciami, jest sposobem na spędzenie czasu, jest sposobem na bycie w grupie, na wkupienie się w grupę, jest sposobem na radzenie sobie na przykład w relacjach z osobami płci przeciwnej. No i zdarza się tak, że im starsi studenci, tym więcej piją, zwłaszcza jest to znaczące wśród młodzieży męskiej. Natomiast skutki picia niestety są odroczone, to znaczy w wieku takim młodym, studenckim na ogół one się nie ujawniają i osoby pijące dopiero po kilku latach, na przykład po ukończeniu studiów, zaczynają mieć problemy poważniejsze typu alkoholizm, jakieś takie picie szkodliwe. Natomiast te skutki, które da się zauważyć powiedzmy w wieku studenckim, zerwane relacje, jakieś popsute relacje z innymi osobami, niepamięć co do tego, co się robiło, zerwane zajęcia, pogorszenie wyników w nauce. Sprawa alkoholu w ujęciu Kościoła nie zajmuje jakiegoś znaczącej pozycji, znaczenia. Można powiedzieć, że jest to sprawa obojętna dla Kościoła, natomiast Kościół przykłada bardzo ważną uwagę na nadużywanie alkoholu, które bardzo często sprzeciwia się przykazaniu piątemu: nie zabijaj, bo niszczy życie danej jednostki, która nadużywa alkoholu, jak również niszczy, co często bardzo słyszymy w środkach przekazu, życie drugich, na przykład pijany kierowca. I stąd nadużywanie alkoholu, upijanie się jest grzechem bardzo poważnym, gdyż godzi przeciwko ludzkiemu życiu, przeciwko przykazaniu, które mówi: nie zabijaj.